Kochani, bardzo dużo mówimy w Kościele o tym, jak musimy myśleć i o tym, jak wierzymy. I mam tutaj takie krótkie świadectwo napisane przez naszego syna. Było takie polecenie w szkole, żeby napisać autocharakterystykę, czyli parę słów o sobie. I nasz syn to napisał i ja wam to przeczytam, bo ja bym bardzo chciała, żeby każdy z nas w taki sposób potrafił powiedzieć o sobie, bo to, że wierzymy w Boga, to tak jak wszyscy prawie tutaj siedzimy, tak? I w wielu kościołach ludzie wierzą w Boga, ale wiara w Boga nie wystarczy, bo jeszcze musimy wierzyć w siebie. Naprawdę wiara w Boga jest malutko, jeżeli my nie wierzymy w siebie i wierząc tak naprawdę w siebie, to oddajemy też tą pełną chwałę Bogu. Ja wam przeczytam tą charakterystykę, którą nasz syn napisał o sobie. Mam na imię Julian. Chodzę do 8 klasy szkoły podstawowej i mam 15 lat. Jestem wysoki, tak jak koledzy z mojej klasy. Jednak patrząc na wszystkich rówieśników, jestem bardzo wysoki. Nie noszę okularów i mam niebieski kolor oczu. Mam krótkie włosy. Jestem bardzo inteligentny i posiadam ogromny talent w dziedzinie komputerów. Uważam, że wyróżnia mnie to spośród innych. Oprócz tego mam młodszą siostrę. Praktycznie zawsze po lekcjach siadam do komputera, żeby nauczyć się czegoś lub spraktykować coś nowego, czego się niedawno nauczyłem. Wiem, że wszystko jest możliwe i nieraz bawię się w świecie komputerowym lepiej niż w naturalnym. Nie gram za dużo w gry, bardziej skupiam się na programowaniu i cyberbezpieczeństwie. Do hakowania wybieram rap. Sylwetkę mam wysportowaną, gdyż jestem z siebie dumny. Dobre, co? Dla nas dorosłych także. Uważam, że nie posiadam żadnych wad, gdyż wszystkie likwiduję na bieżąco. Ostatnio namierzyłem problem z kondycją, a moim marzeniem jest biegać długie dystanse, więc zacząłem biegać. Kto w małych rzeczach jest wielki i w dużych będzie wielki. Uważam, że mam bardzo dużo zalet, umiejętności i talentów. Posiadam bardzo duży talent w programowaniu oraz hakowaniu, dlatego interesuję się cyberbezpieczeństwem. Oprócz tego bardzo dobrze gram w tenisa. Jestem ostrożny, nie działam pochopnie. Realizuję swoje marzenia. Chcę zostać ratownikiem wodnym, dlatego jestem na kursie młodego ratownika wodnego. Uwielbiam strój oficjalny, z garniturem jestem za pan brat, jednak wygodniej pracuje mi się w stroju sportowym, dlatego w nim możecie mnie zobaczyć na co dzień. Uważam też, że mam bardzo duży talent w dziedzinie finansów i sprzedaży. Szybko mogę komuś coś sprzedać lub przekonać go do swoich racji. Umiem dojść do tego, czego chcę. W przyszłości planuję zrealizować coś dużego i zarobić dużo pieniędzy, co umożliwi mi pomoc w innych krajach, na przykład w Kenii. Tak napisał 15-latek. Wychowujemy go jako ludzie wierzący od 8 lat. Wpajamy w niego to wszystko, w co wierzymy. On jest nawrócony, on chodzi z Bogiem. Rozumie bardzo dużo, tak? I też przetwarza to, tak jak przetwarza 15-latek, ale napisał o sobie takie słowa. Ja naprawdę bym szczerze chciała, żeby każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, może nie pisał o sobie, że jest programistą, ale w taki sposób potrafił napisać swoją charakterystykę. To naprawdę pokazuje, że on jest wierny w małym i że realizuje po kolei te wszystkie kroki, które sobie stawia, te wszystkie cele, te wszystkie założenia. Powiem wam jeszcze jedną taką rzecz, bo chodzę o tym i często rozmyślam. Jakiś czas temu przeczytałam, że światło jest najmniejszą cząsteczką, naukowcy tego dowiedli, jaką mamy na Ziemi. Ale tak naprawdę ta cząsteczka nie składa się z dwóch innych mniejszych cząsteczek. I te cząsteczki przypominają fale dźwiękowe, są tak naprawdę dźwiękami. Więc gdy Bóg powiedział, niech stanie się światło, tak naprawdę posłał dźwięk, który my widzimy jako światło. I bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że naszych myśli nie słyszy diabeł, tak? Ale nam się wydaje, że nasze myśli, to jak my myślimy o sobie, czy to jak w ogóle myślimy o czymś, to jest taka niewinna sprawa. Diabeł ich nie słyszy, nic się nie stało. I to jest bardzo mylne. To jest bardzo, bardzo mylny pogląd, który często istnieje w naszych głowach. Nauczyliśmy się i wiemy, tak, w mocy języka jest życie i śmierć, więc to, co wypowiadamy, daje życie albo daje śmierć. Ale nasze myśli, to ludziom się często wydaje, że tam może być jakiś Sajgon i kołowrotek w głowie i nic się nie dzieje, dopóki tego nie wypowiecie. I to nie jest prawda.
bo tymi swoimi myślami kształtujemy tak naprawdę całą naszą rzeczywistość. I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego też coś takiego mówię. Jakiś czas temu przeczytałam, że świat drga w megahercach, tak? Że wszystko ma swoją częstotliwość. Gdy jest radość, to jest to częstotliwość 300 megaherców. Gdy jest odwaga, jest powyżej 200. Gdy jest depresja, to jest tylko 2. A choroby i wirusy, według tych naukowców, którzy nie stworzyli świata i niczego nie wymyślili, tylko jakby poznają świat, odkrywają świat, który jest stworzony od Boga i nam, powiedzmy, pokazują to, tak? Jest to tak i tak. Choroby, depresje, inne rzeczy, to wszystko ginie w częstotliwości od 5 do 25, tak? Więc gdy mamy radość, to jesteśmy na poziomie 300. Jesteśmy niedotykalni dla diabła tak naprawdę. I teraz patrzcie na taką prostą rzecz, kiedyś tak powiedziałam też do Artura. Tak, wszyscy widzicie na przykład moje buty. Ale fizycy kwantowi udowodnili, że każdy z nas widzi inaczej. I że gdy na coś patrzymy, to te cząsteczki, z których Bóg stworzył świat, one się układają na kształt tego, jak my to postrzegamy, czyli na kształt naszej myśli. I każdy z nas widzi moje buty trochę inaczej. I jeszcze ich kolor też. Czyli swoją myślą kształtujemy pewną rzeczywistość wobec siebie. I teraz mówimy tak, w mocy języka jest życie i śmierć, tak? Kiedyś miałam taką wizję, stał obok mnie Jezus. Bardzo krótko byłam osobą wierzącą i w sumie niewiele wtedy z tego zrozumiałam. I ja z Nim rozmawiałam. Tylko żadne z nas nie wypowiedziało słów i nie otworzyło ust. Ale ja z Nim porozmawiałam. Ja wiedziałam wtedy, że ja z Nim porozmawiałam. Na poziomie, którego nie potrafiłam zrozumieć, nie na poziomie dźwięków ludzkiej mowy. Kiedyś pamiętam, jak Julian był małym dzieckiem, jeszcze nie byliśmy wierzący, miał bardzo duże problemy logopedyczne. I w takim bardzo znanym, referencyjnym ośrodku w Polsce został przebadany. I wtedy oni mi coś powiedzieli takiego, że badali go na poziomie odbioru dźwięków ludzkiej mowy. Ja sobie pomyślałam, okej, są jeszcze dźwięki, których my nie słyszymy. Teraz wiem, że są dźwięki, na których porozumiewa się świat, których my nie słyszymy, tak? Nawet kiedyś czytałam, że marchewka, która jest tarkowana, wydaje jakieś dźwięki, których my nie słyszymy. I teraz mamy w głowie myśli, tak? I nam się wydaje, że te myśli są jakby niegroźne, ponieważ my ich nie wypowiadamy, gdy to są złe myśli. Ale skoro, gdy na coś patrzysz i to jest tylko myśl, a to coś przybiera jakiś kształt, skoro gdy się boisz, to twój lęk przyciąga to do ciebie, gdy masz jakieś złe myśli, to te rzeczy się manifestują w twoim życiu, to tak naprawdę musimy być świadomi tego, że w mocy, że te myśli, które na przykład wyzwalają jakieś toksyny do naszego ciała, gdy są złe, tak? I manifestują się choroby, choć mogliśmy nie wypowiedzieć tego, a jednak coś się dzieje, to te myśli, które są w naszych głowach, one są tak naprawdę dźwiękami. One mogą być niesłyszalne dla innych, ale w mocy języka jest życie, bądź myśl, w mocy dźwięku, dźwiękiem Bóg stworzył świat, posłał światło, powiedział, niech będzie światło. I światło okazało się, że jest dźwiękiem, zostało przebadane przez naukowców. Więc jeżeli nasze myśli kształtują rzeczywistość i kształtują nasze życie, to one też są dźwiękami. One mogą być niesłyszalne dla innych, ale w nich mocy, tak jak w mocy słowa, jest życie i śmierć. My dopiero odkrywamy ten świat, który stworzył Bóg. To nie jest obojętne, co sobie myślimy, bo nam się wydaje, że wypowiem życie, wypowiem śmierć i będzie życie. Pomyślisz i często jest tak samo, to się może zamanifestować tylko w twoim życiu, ale się zamanifestuje. I te same myśli sączą toksyny do twojego życia. Jeżeli pójdziesz spać zrozpaczony, to rano wstaniesz zmęczony, a z twojego umysłu jakby twój umysł płynie na twój mózg, który zostanie użyty jak narzędzie i wydzielą się toksyny do twojego ciała. I to tak działa. Także kochani, przeczytałam wam to, co napisał nasz syn. Jego myśli o sobie i o życiu niosą życie do jego życia. To są dźwięki. To są tak naprawdę dźwięki. Więc bardzo bądźmy świadomi swoich myśli, bo także w mocy nie tylko wypowiadanych słów, ale naszych myśli jest życie i śmierć do naszego życia. I do otoczenia, które jest wokół. I przyciągniemy tymi dźwiękami do swojego życia to, o czym myślimy. Amen.